Siemanko wszystkim, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek ze serii trzeciej z Farming Simulatora 19. Dzisiaj postanowiłem zrobić zbieranie buraków, gdyż sprawdziłem sobie i okazało się, że dosyć dawno tego nie robiłem tutaj na mapie Ravenport i wykorzystam do tego kombajn marki Holmer. Dobra, nie ma co zbyt długo gadać, roboty jest sporo, więc rozkładam sprzęt i rozpoczynam zbieranie buraków. I dzisiaj mam dla was ciekawą rzecz, gdyż wreszcie poznaliśmy plan FarmConu 21, który zaraz wam przedstawię, tylko jeszcze tutaj wspomnę, że chyba dzisiaj będę pracować w tym trybie psiego chodu, zwanego też w sumie krawim chodem, czyli to się włącza w ten sposób. Ctrl Y. O, i proszę bardzo, to jest ten alternatywny tryb jazdy. Sprawia to, że kombajn jeździ bokiem. W realu sprawia to, że jest po prostu mniejszy, jest lepszy rozkład ciężaru na glebie. W farmingu oczywiście nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, ale spoko to wygląda. Tylko ja chyba najbardziej wkurzające w tym trybie jest to, że trzeba się, wiecie, co chwilę przełączać. A tutaj są w tym kombajnie aż 4 tryby jazdy i to sprawia, że tak, wiecie, co chwilę się przełączać między nimi. Jeszcze tym bardziej, że jakbym teraz zawracał, to musiałbym jeszcze w drugą stronę ten kombajn tak jakby obrócić. Dlatego ja chyba zrobię to inaczej. Zaraz zresztą zobaczycie jak. Normalnie bym po prostu w tym miejscu zawrócił i, wiecie, sobie pojechał w tamtą stronę, ale że nie chce mi się co chwilę tych trybów przełączać, to po prostu pojadę teraz tak mniej więcej na środek pola i w ten sposób będę to zbierać. Teraz oczywiście ten tryb wyłączę, bo tutaj jakbym... Wyłączyłem go? A dobra, przełączył się na drugą stronę. A teraz... O, teraz jest standardowo. Bo jakbym teraz miał to włączone, to bym po prostu jeździł po burakach. I chcę, żeby mi się całkiem wygodnie zawracało, więc może niech będzie gdzieś tutaj. Dobra, to jedziemy. Oczywiście z racji tego, że są to buraki, to i mimo iż jest zbiornik w tym kombajnie całkiem duży, to i tak zaraz będę musiał to co chwilę wysypywać. Bo oczywiście tutaj był nawóz, było wszystko, więc plon jest po prostu najwyższy, jaki może być. No i spoko, bo mam wrażenie, że serio dosyć dawno tym Holmerem tutaj nie pracowałem. Dobra, to ja sobie będę tutaj powoli działać i przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, czyli Giant Software wreszcie ujawniło plan, bardziej szczegółowy plan FarmConu 21. FarmCon jest to taka, można powiedzieć, impreza organizowana przez Giant Software dotycząca farminga. Zawsze była gdzieś tam stacjonarnie w Niemczech, ale od 2 lat z powodu pandemii no jest to jednak wydarzenie, które odbywa się tylko za pomocą streamów online. I tak samo będzie w tym roku i wiadomo, że będzie to między 21 a 23 lipca, czyli już za niecałe 2 tygodnie. Kurde, jak ten czas zleciał, jak ten FarmCon zapowiadali, to było tyle miesięcy temu i no szybko zleciał ten czas, więc fajnie, fajnie. I widzicie właśnie teraz ten rozkład na ekranie. Czyli zacznie się to w środę, potem będzie czwartek i potem będzie piątek. Zaraz będę chciał omówić poszczególne podpunkty w tym planie. Jak ktoś chce, to może sobie zrobić screena, żeby zapamiętać, czego się spodziewać. Bo ten stream będzie na Twitchu chyba, bądź też na YouTubie farminga. A pewnie będzie to łatwe do znalezienia. Na przykład poprzez, czy to Facebooka Farming Simulatora, czy przez oficjalną stronę. Dobra, to czekajcie, teraz z powrotem włączę ten psi chód i teraz już nie będę go w ogóle wyłączać. O, dobra, i będę sobie jeździć w ten sposób. No to omówię poszczególne punkty na tym FarmConie, punkty imprezy. Ja to mam na telefonie, bo oczywiście no, spamiętać to wszystko, no nie chciało mi się. Więc tak, zacznie się to 21 lipca w środę, no i tam pierwszym podpunktem zgaduję, że to będzie, że to zostało wypisane, wiecie, tak w kolejności, w jakiej to będzie na streamach przez Giant Software prezentowane. Chyba, mam nadzieję, że tak będzie, a nie, że to będzie pomieszane. Więc w środę Giant Software będzie opowiadać, a tutaj jeszcze tylko powiem, że stream najprawdopodobniej będzie po angielsku lub też po niemiecku. Raczej nie będzie on dostępny po polsku, więc jakby ktoś tam chciał pooglądać, no to raczej ten angielski będzie wymagany, ale jak już się FarmCon odbędzie, a w trakcie niego będzie na pewno mnóstwo informacji, no to na pewno będę chciał coś o tym opowiedzieć albo w odcinku,
tutaj z serii trzeciej, bądź też, o już jest kombajn pełny, bądź też zrobię to w jakimś oddzielnym materiale, jeżeli tych informacji będzie naprawdę bardzo dużo, a w sumie spodziewam się, że będzie ich bardzo dużo, bo to w końcu jednak FarmCon. Zawsze jak wychodziły nowe farmingi czy dodatki, to po tych FarmConach mieliśmy sporo informacji. No ale dobra, przejdźmy wreszcie do tych podpunktów, czyli pierwszy dzień środa 21 lipca i wtedy będą twórcy opowiadać o porach roku, czyli podejrzewam, będzie tam po prostu pokazane to, w jaki oni, bardziej dokładnie opisane, w jaki sposób oni chcą to do gry zaimplementować. Pewnie wskażą podobieństwa z modem Seasons, albo też po prostu powiedzą, jak to u nich będzie wyglądać, bo oni się na modzie Seasons wzorują, ale wiadomo, że oni też będą chcieli to zrobić po prostu po swojemu, że to nie będzie wszystko kopi w klej to samo, tylko zrobią to ich sposobem i zapewne będą chcieli to po prostu bardziej przedstawić niż do tej pory, bo do tej pory wiadomo, że te pory roku będą i nic więcej, więc zobaczymy. Też będzie pokaz mapy Elm Creek, czyli jest to mapa w klimatach USA. Oni nadal się czają z tą drugą mapą, z drugą nową mapą, która wiadomo, że będzie w Europie. Są pogłoski, że to będzie mapa albo w klimatach Włoch, albo w klimatach Francji, więc oni nadal jakoś się trzymają w tajemnicy, ale kto wie. Może na FarmConie ją zobaczymy. Dobra, wysypane. Można jechać dalej. Kolejnym punktem jest... Będą opowiadane kulisy zwiastuna CGI, czyli tego ostatniego zwiastuna, który mogliśmy oglądać, w którym był ten rolnik, jego córka i tak dalej, gdzie było pokazane, jak oni tam pracują na roli, więc będą po prostu omawiane kulisy tego zwiastuna. Ja tam za bardzo nie wiem, co tam omawiać, w sensie, co nam to da graczom, jeżeli chodzi o Farming Simulator 22, bo po prostu będą opowiadać, jaki był być może pomysł na ten zwiastun CGI i tak dalej, więc to będzie akurat chyba mniej interesująca rzecz, ale... Ja raczej będę te streamy oglądać z tego FarmConu też. Zobaczymy jak to będzie, bo kurczę, oby to nie było tak rozciągnięte straszliwie, tylko żeby to było fajnie, zwarte wszystko, góra, żeby to było tak 2 godziny, a nie, że oni będą streamować 6 godzin i tam wiecie, tam będzie tylko woda lana. Oby tak nie było, ale zobaczymy. No i nie tylko, jeszcze coś tam więcej ma być w środę na tych streamach z FarmConu pokazane. Przechodzimy teraz do drugiego dnia live'ów i to chyba będzie najciekawszy dzień, czyli czwartek, ponieważ w czwartek zobaczymy pierwszy gameplay z Farming Simulatora 22. Pierwszy raz zobaczymy 22 w ruchu i spoko, to sprawia, że chyba to jest mój ulubiony dzień z całego FarmConu, czyli na czwartek będę czekać najbardziej, aż pokażą nam nowy gameplay, pierwszy raz grę w ruchu. Chyba że przed FarmConem wypuszczą jakiś zwiastun. A zobaczymy, co nie? Żeby tak zareklamować jeszcze bardziej FarmCon. No ciekawe, może zobaczymy. I w tym zwiastunie będzie po raz pierwszy farming w ruchu. No ale tak czy inaczej, pierwszy taki stricte gameplay to będzie 22 lipca w czwartek. No i nie mogę się doczekać, bo chcę zobaczyć, wiecie, screenami zawsze najlepiej się po prostu gra może zaprezentować w ruchu. Kolejną rzeczą, która będzie omawiana w czwartek, będą zmiany w silniku Giants Engine, bo 22 będzie chodzić już na 9 wersji tego silnika. No i to w sumie dla mnie to też może być trochę spoko, bo oni na razie mówią, że w tej 22 to ten silnik ma być ulepszony, ma być lepsza optymalizacja, ulepszone technologie, na przykład streamowania tekstur i tak dalej. No więc czekam, zobaczymy co ten Giants Software, bo wiecie, farmingi... Zawsze jakoś tak chodzą na tym silniku. To jest silnik stworzony na od samego początku na potrzeby farminga. 19. No wygląda jak wygląda, czyli porównując do poprzednich farmingów i w momencie kiedy wychodziła, to 19 wyglądała naprawdę dobrze, ale ma się wrażenie, że wiecie, że ten Giants Engine w porównaniu do innych silników, na których chodzą nowoczesne gry, to był taki trochę, wydawał się taki trochę archaiczny. Od strony jak wygląda gra. Nie wiem jak od strony samego silnika w sobie, bo nigdy tam w Giants, bo jeżeli ktoś na przykład jest twórcą modów i tak dalej, czy map, to coś tam w tym Giants Software sobie działa, coś w tym Giants Engine sobie działa, ja natomiast nie, więc nie wiem jak to jest z tą archaicznością od strony technicznej, ale od strony gry, no widać, że jednak ta grafika to zawsze w tych farmingach nie była na takim ultra topowym poziomie, choć 19 już była naprawdę dobra, ale 22 jeszcze pójdzie krok dalej. Zobaczymy. I tutaj kolejny podpunkt w czwartek, który ma być. I on jest taki trochę niejasny. Czyli ujawnienie nowości. I ja nie wiem, jak to w sumie rozumieć, bo ta lista
ten kalendarz FarmConu został przedstawiony w języku angielskim i tam było po prostu napisane Unveiling New Features, czyli tak jakby ujawnianie nowych nowości, ujawnianie nowych rzeczy. I nie wiadomo, o co chodzi, czy ujawnią, bo słówko unveiling, no to znaczy po prostu ujawniać. I ciekawe, czy oni pokażą jeszcze coś, czego nie wiemy, czy jeszcze mają jakiegoś asa w rękawie, jeżeli chodzi... Czekajcie, bo ja coś tu nie mogę zawrócić. A dobra, już wiem czemu. Czy mają jeszcze jakiegoś asa w rękawie, czy czegoś nam jeszcze nie pokazują, jeżeli chodzi o... Dobra, ja tam chyba trochę zawisnąłem wręcz, ale już palto licho. Czy mają jeszcze jakiegoś asa w rękawie, coś, czego jeszcze nie wiemy, jeżeli chodzi o 22? Czy chodzi o po prostu skupienie się na tym, co już wiemy, że będzie, na przykład łańcuchy produkcyjne, przetwórstwo, bo wiadomo, że to będzie w 22, ale w sumie to by było logiczne nawet, że byłyby te, że to przetwórstwo by było też omawiane, bo w tym całym kalendarzu nie ma ani słowa o prezentacji tego samego przetwórstwa, tych łańcuchów produkcyjnych, fabryk, więc być może to właśnie też będzie w czwartek. No i coś tam jeszcze też ma być, bo jest napisane, że nie tylko to. I ostatni dzień FarmConu, 23 lipca, czyli piątek. I tam Giant Software będzie gadać o nowych uprawach, czyli dla przypomnienia będą to oliwki, winogrona oraz sorgo, czyli pewnie będą chcieli nam przybliżyć proces. No w przypadku sorgo to tam po prostu będzie to wyglądać tak samo jak z każdym innym zbożem, ale być może zobaczymy pierwszy raz w ruchu, jak będzie wyglądać, czy to sadzenie, dajmy na to, takich winogron, czy też ich zbieranie. Cóż, to się okaże. Kolejną rzeczą na liście jest opcje kustomizacji. Tak było po prostu napisane i w sumie nie wiadomo, czy oni będą chcieli opowiedzieć o być może bardziej rozbudowanej konfiguracji ciągników w sklepie, czy może chodzi o konfigurację rolnika, w sensie o dostosowanie jego wyglądu, jak rozpoczynamy rozgrywkę, czy może chodzi o dostosowanie opcji rozgrywki gry pod nasze potrzeby. Po prostu jest napisane opcje kustomizacji. I tyle. Więc ciężko stwierdzić, o co dokładnie chodzi tak naprawdę. Dobra, tutaj naczepa już i tak będzie pełna, to w sumie ja sobie pojadę te buraczki sprzedać. Tylko gdzie? Gdzie jest cena? Centralny... O, no to fajnie, bardzo blisko. Centralny elewator zbożowy. Tak więc nie wiem, o co chodzi z tą kustomizacją. Wymieniłem tutaj trzy takie prawdopodobne możliwości, ale się zobaczy. Kolejna rzecz to będzie, twórcy się skupią na omówieniu zmianach w silniku dźwiękowym. Czyli po prostu skok jakości dźwięku w 22. Skoro robią o tym taki cały, tak jakby oddzielny segment w trakcie streama, to podejrzewam, że spory może być dosyć skok jakości w 22, a przynajmniej tak bym chciał. Wiecie, chodzi o takie rzeczy jak oczywiście dźwięki ciągników, ogólnie pojazdów i tak dalej, ale być może też jakieś tam dźwięki otoczenia. Ciekawe, czy się doczekamy w 22 dźwięku spadającego drzewa, które zostało ścięte, co nie? Kurde, ile lat można czekać na coś takiego? No więc mam nadzieję, być może też inaczej dźwięk się będzie rozchodzić w przestrzeni, bo tutaj generalnie w farmingu to tak słabo, to czasami z tym... No słabo z tym było po prostu, więc to się też okaże. Kolejną rzeczą w piątek będzie... Nie rozumiem dokładnie, o co tutaj chodzi. Było po prostu napisane, że będzie wyzwanie w trakcie streama w postaci układania bel w realu. Ja nie wiem, czy tam będą twórcy Giants, czy tam ludzie z Giant Software, czy będą mieli tam jakieś, wiecie, ciągniki i będą... Każdy z nich będzie brać udział w wyzwaniu, żeby ustawić belę gdzieś tam na jakimś polu. Czy może będą jacyś, nie wiem, jacyś streamerzy, czy jacyś fani? Nie wiem, ja na pewno nie będę, nie zostałem zaproszony, to tak od razu informacyjnie. Więc nie wiem, o co chodzi z tym, no ale to będzie w piątek i to chyba będzie ostatni punkt imprezy tego całego FarmConu. Tam chyba w sobotę i w niedzielę ma być jeszcze ta liga farmingowa, ale kto śledzi tę ligę farmingową? No kto? Czy ktokolwiek z was śledzi tą całą Farming Simulator League, gdzie jest ten farmingowy e-sport? Napiszcie w komentarzu, czy ktokolwiek to śledzi, bo ja to olewam całkowicie po prostu. Nie wiem, po co to w ogóle jest. Mi obchodzi farming, a nie jakieś tam... Znaczy, niech to sobie będzie, okej. Okay. Tylko wiecie, mnie to po prostu nie interesuje, ten cały farmingowy e-sport w ogóle. Wolałbym, żeby oni poświęcili ten czas, zasoby i pieniądze na
rozwijanie farminga. Bo ten e-sport, to nie wiem, czy oni planują... Wiecie, to jest tylko takie moje gdybanie, ale nie wiem, czy oni serio liczą, że ten e-sport to jakoś wpłynie, czy to, czy oni na tym e-sporcie coś zarobią. Znaczy, może zarabiają, w sumie nie wiem, tak, może coś tam sponsorzy, coś tam zarabiają na tym, kto wie. Ale czy to jakoś wizerunkowo działa, czy to jakoś jest w stanie tę grę spopularyzować, to już bym się trochę kłócił. Bo co oni chcą rywalizować z CS-em, LOL-em? Nie wiem, ale też nie chcę za bardzo gadać na ten farmingowy e-sport, bo po prostu tematu całkowicie nie ogarniam. Dobra, więc poznaliście właśnie cały kalendarz FarmConu 21, już za niecałe 2 tygodnie. Nie mogę się doczekać. Zobaczymy, co tam zostanie pokazane. Oprócz tego, co jest w tym kalendarzu, bo tam wiadomo, może być coś jeszcze. Coś, czego jeszcze nie ujawnili. Będę te streamy oglądać. Informacje jakoś będę chciał podsumować, albo w odcinku, albo serio w jakichś tam oddzielnych materiałach. Wiecie, zależy po prostu, co oni tam pokażą. No i zbieranie buraków, jak to zbieranie buraków? Trochę czasu schodzi, ale nie chciało mi się już wynajmować drugiego kombajnu, bo stwierdziłem, że nie, te pole to nie jest aż takie duże, żeby mi się chciało. To po pierwsze. Po drugie, i tak w sumie ten Holmer to jest największy kombajn do buraków w 19. Zobaczymy, czy w 22 będzie tych kombajnów trochę więcej. W sensie, jeżeli chodzi o kombajny do buraków, no to o 19... Dobra, no to nie będę się czepiał, bo w 19 dostaliśmy jeden nowy, ale łącznie mamy tak czy inaczej 3 samojezdne i jeden taki podczepiany do ciągnika. No w przypadku ziemniaków jest gorzej, bo jest aż jeden samojezdny i 2 podczepiane do ciągnika. No to jak już mam się czepiać, to bardziej kombajnów ziemniaczanych, ale tym niemniej chciałbym zobaczyć też jakieś kombajny. No wiecie, po prostu więcej kombajnów buraczanych. Żeby też, wiecie, bo będą te całe winogrona, sorgo, będą oliwki, ale nie chciałbym, żeby Giant Software zaniedbywał te starsze uprawy, jeżeli chodzi o dodawanie nowych maszyn, czyli no wspomniane buraki, ziemniaki, czy też trzcina cukrowa na przykład, albo bawełna. Zobaczymy. No tak dosyć śmiesznie się jeździ na tym, dziwnie się zawraca, jak ma się włączony ten psi hud, że tak właśnie są osie ustawione. No to jest taki bajer, wiecie, bo jest. Wiadomo, że można to, jak się zawraca, to można to wyłączyć, ale to trzeba 4 razy kliknąć, żeby potem powrócić do takiego samego trybu jazdy. I chyba te Holmery... Czy one się nie pojawiły w 15? Było chyba DLC Holmer do 15 albo do 17? Kurde, już nie pamiętam. Chyba to była 15, co był Holmer, i tam to był taki bajer, że taki alternatywny tryb jazdy można było włączyć, przełączyć, jeżeli kombajn jechał w ten sposób, no ale teraz to już jest taka w sumie trochę normalna rzecz. Skoro tu jestem, to może już wysypię, bo i tak chyba całego zbiornika bym nie wysypał, bo by się to nie zmieściło. A propos ulepszonego dźwięku, to ja bym chciał, żeby w 22, jak wysypujemy buraki, to żeby był inny dźwięk niż wysypywania zboża. No więc jeżeli chodzi o sam dźwięk w 22, to wszyscy tak, wiecie, gadają fizyka gleby, czy jakieś tam inne rzeczy, no w tym ja też w sumie, nie chcę, że ja na kogoś mówię, bo ja też tak gadałem. Ale się zapomina trochę o tym dźwięku, że fajnie by było, żeby nie było takiej sytuacji, że praktycznie każdy kombajn, chyba każdy kombajn tutaj w 19, ma generalnie strasznie do siebie zbliżony dźwięk. I to jest dźwięk tak jakby jeszcze a propos Holmera z 15. To jest chyba ten sam dźwięk, co miał tamten Holmer, więc... No, okaże się, że faktycznie ta zmiana dźwięku, i bardzo bym się cieszył, że te zmiany w silniku dźwiękowym, że będą naprawdę na plus. I że wiecie... Jak ktoś odpala sobie Force, czy jakąś inną grę wyścigową, no to generalnie tam, no zwłaszcza Force, jakość tych silników i tak dalej dźwiękowa, no to jest po prostu absolutny top.
i chciałbym, żeby wreszcie we farmingu to też tak wyglądało. Cóż, zobaczymy. Mi jeszcze trochę roboty zostało, więc dokończę ją po prostu poza odcinkiem. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.